Witam Państwa serdecznie w programie Szczerze o karierze. Dziś spotykamy się z Tomaszem Rakiem. Witam Pana gorąco. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać oczywiście o operze, ale nie tylko, bo o karierze w ogóle też, prawda? Tak, spróbujemy. Postaram sobie przypomnieć. O, na pewno sobie Pan przypomni, dlatego że Pan występuje w różnych teatrach operowych i w ogóle muzycznych, także w Polsce. Ale też miał Pan takie epizody zagraniczne bardzo ciekawe. Może zaczniemy tak nietypowo. Od Indii, od Azji. No teraz oczywiście to, co się dzieje w Indiach, to jest przerażające dla nas, ale w ogóle koronawirus, pandemia jest czymś okropnym, okrutnym, jest jak wojna, prawda? I jeszcze z wrogiem, którego się nie widzi. Ale Pan w Indiach miał, myślę, interesujące przeżycia zupełnie innego typu. Tak, to prawda. Ja mogę powiedzieć od początku, jak to wyglądało, to spektakl jak każdy. To był 2009 rok, tak? Jak doszliśmy do tego przed nagraniem. 2009 rok. A w 2008 roku miałem spektakl w Operze Kameralnej w Warszawie. To był Cyrulik Sewiński. Spektakl jak każdy. Ja po tym spektaklu, wychodząc, poznałem przesympatycznego człowieka. To był Akumal Ramachander, który powiedział mi wtedy, że chciałby, żeby zaśpiewać jakiś koncert w Indiach, zorganizować kultura polska, pokazać polską kulturę właśnie i polskich artystów. Oczywiście zgodziłem się, powiedziałem, tak, to z przyjemnością, kiedyś przyjdzie taki czas, że na pewno zaśpiewamy. I nawet powiedział mi datę wtedy, że to będzie bodajże marzec 2009 roku, pół roku później. Wracając z Lublina samochodem w marcu tego roku, okazało się, że dostałem maila, w którym był bilet już do Indii na ten koncert, na samolot. I rzeczywiście półtora tygodnia później byłem już tam na miejscu. Zaśpiewaliśmy... Tempo niesamowite. Tak, tak, tak. Zaśpiewaliśmy koncert z pianistką, z panią Elą Susmanek. Było naprawdę bardzo fajnie. To był pokaz polskiej kultury, był też Zanussi, było kilku polskich artystów i naprawdę to był bardzo udany koncert, bardzo fajny. Potem okazało się, że jesteśmy przyjaciółmi z Akumalem do dzisiaj. Dużo jeszcze historii wokół tego, ale nie chcę się zagłębiać, bo bardzo, bardzo miło wspominam w ogóle ten czas. I w ogóle fakt, że można po prostu po jednym spotkaniu, po kilku wymienionych zdaniach, pół roku później już być w Indiach na koncercie. Kilka godzin temu tutaj w salonie Bogusława Kaczyńskiego był Przemysław Fiugajski i właśnie też rozmawialiśmy o Panu, bo Wasze drogi artystyczne właśnie zbiegły się w Warszawskiej Operze Kameralnej. Tak, w Warszawskiej Operze. W 2007 roku, prawda? Tak, tam debiutowałem wtedy we wrześniu, w 2007 roku, Cyrulikiem Sewilskim, którego właśnie dyrygował maestro Przemysław Fiugajski. Bardzo wartko, bardzo żwawo. Ja wtedy miałem 27 lat, więc też lubiłem tego Cyrulika zaśpiewać w oszałamiającym, brawurowym tempie. Naprawdę nawzajem wypełnialiśmy znakomicie tę scenę. Było świetnie. A on jest teraz szefem muzycznym Teatru Muzycznego w Lublinie, ale równocześnie obejmie niedługo dyrekcję Filharmonii Gorzowskiej. Więc dobrze się rozwija. Tak. Świetny dyrygent. Bardzo się cieszę. Ale właśnie wróćmy może do początków Pana kariery, bo to była Łódź, prawda? Ważne dla Pana miasto, ważne miejsce, Akademia Muzyczna i Teatr Wielki w Łodzi i debiut. Tak, Teatr Wielki w Łodzi to był spektakl Così fan tutte. Kilka później rzeczy zrobiliśmy w Teatrze Muzycznym, w Teatrze za chwilę muzycznym, tak. W Teatrze Wielkim w Łodzi. To między innymi Kandyd w reżyserii nieodżałowanego Tomasza Koniny. Świetny spektakl. Naprawdę, ja wtedy pamiętam, że na ostatniej próbie mistrz Tomasz Konina trzymał nas do generalnej próby, żeby nam wyjawić, jakie będzie zakończenie tego spektaklu. Kiedy wszystko się już wyjaśnia, kiedy główny bohater, Tomasz Jec, wtedy kreował postać Kandyda, kiedy już zdał sobie sprawę, jak to życie wygląda i pogodził się z otaczającym go światem. Wszyscy mieliśmy ułożone kanapy na scenie, cały chór, wszyscy soliści
I wtedy Tomasz kazał nam zająć swoje miejsca, wyznaczone przez niego, i finałowa scena praktycznie, no on miał to wszystko przygotowane, ale dla nas jak gdyby zrobiła się sama na tej generalnej próbie. Oszałamiający efekt, każdemu z nas zakręciła się łza wokół. To był świetny spektakl. Zresztą łódzka scena daje też wiele możliwości. Jest bardzo duża, głęboka, ma mnóstwo zapadni, wózków, które wjeżdżają, jeżdżą po tej scenie. Tak, więc to jeden w końcu z największych teatrów w Europie. Tak, to prawda, więc były bardzo duże możliwości. Byliśmy wszyscy na tej próbie, generalnej próbie, zaskoczeni finałem, jak był wymyślony przez reżysera. Świetny. A to ciekawe, bo Konina właśnie wzbudzał takie czasami skrajne emocje, krytycy generalnie go uwielbiali, wspaniałe recenzje miewał i nagrody zdobywał. I właśnie tak jak inni artyści go bardzo cenili, tak czasem publiczność narzekała ta, która była tak bardziej konserwatywna, prawda, na niektóre pomysły inscenizacyjne. No zwłaszcza na przykład w spektaklu operetkowym, prawda, który reżyserował. Tak, to prawda. Ja brałem udział w tym spektaklu. To była Wesoła Wdówka w Teatrze Muzycznym już wtedy w Łodzi. Znałem Tomasza Koninę, więc pomyślałem, że kreując niedużą postać, niedużą rolę Kaskady, miałem chyba na początku tylko kilka zdań do zaśpiewania i praktycznie resztę wolne. I pozwoliłem sobie gdzieś tam podworować trochę, że ja praktycznie będę potrzebny, będę miał dużo wolnego przy tej produkcji. Tomasz to usłyszał i powiedział, no to zobaczymy. Rzeczywiście byłem cały czas na sprawie, prawie że cały czas na scenie. No, dotrzymał słowa, naprawdę codziennie byłem w teatrze, ale to tak dla żartu, ale ta Wdówka była naprawdę przemyślana bardzo. To były pojedyncze wyrazy, które główni bohaterowie mówili do siebie, nie mówili całych zdań. W intymnej scenie Daniły i Hanny Glawari oni praktycznie mówili do siebie półsłówkami, wiedząc, co będzie dalej. I widownia, uważam, że każdy mógł się domyślić. Nie trzeba zawsze mówić każdego wyrazu, wielu zdań, kiedy to już jest bardzo intymna sytuacja. Oni przed duetem usta milczą, dusza śpiewa. Dostaliśmy tekst skrócony przez Tomasza Koninę, który miał dosłownie, to była jedna kartka na dwóch stronach. Każdy z nas, naprawdę, to była jedna kartka na dwóch stronach. Byliśmy wszyscy, to był cały tekst całego spektaklu. Ale to naprawdę miało wielki sens. Została tylko muzyka, która była tylko genialna. Całe szczęście, że została muzyka. Tak, ale przy okazji te wszystkie teksty, no to nie był spektakl taki, jak się robi operetki, że było dużo śmiechu. To bardziej był spektakl do tego, żeby teatralny spektakl. Nie tylko rozrywka, ale trochę też i trochę bywał gorzki. Ale ja zgadzałem się z tą reżyserią. Zresztą ja lubię takie reżyserie nowoczesne. Nie znaczy, że takie, które odbiegają kompletnie od tego, co napisał kompozytor. Tu w operetce przecież te nasze polskie teksty, polskie tłumaczenia, to nie zawsze są idealnie tożsame z tym, co było napisane wcześniej. Natomiast lubię takie spektakle, więc Tomasz Konina naprawdę jest nieodżałowanym reżyserem dla mnie tutaj. Jeżeli chodzi o takie nowoczesne spojrzenie, takie pomysły inscenizacyjne, czy właśnie dotyczące tekstu, żeby takie adaptacje robić nietypowe, to Natalia Babińska też jest taką osobą. To prawda. Kiedy mieliśmy pierwszy spektakl? Co to było? Razem wiem. To był Cyrulik Cewilski właśnie w Teatrze Wielkim w Łodzi. Ja pamiętam, że ja byłem zszokowany, ile zadań pani reżyser Natalia Babińska wymyśla nam, solistom. To nie znaczy, że ja uważam, że artysta, śpiewak powinien tylko stać i śpiewać na arii, ale akurat aria Figara, kilka realizacji robiłem i to zawsze jest jednak hołd śpiewakowi, żeby on po prostu wytrzymał do końca tę arię. Trudne, długie, niebezpieczne, prawda? I trzeba się skupić zwykle na tym śpiewie. Tak, najeżone trudnościami fragmenty, więc rzeczywiście jakieś ansamble, można było coś jeszcze więcej pobiegać po tej scenie. Tak, a ona tu zaszalała. Ale w arii nie. A my w arii, no brakowało, żebyśmy, chyba fikołek był, nie pamiętam dokładnie, ale na którejś próbie ten fikołek zaistniał.
Ja byłem zszokowany, myślałem, że nie dam rady. Na co dostałem informację od pani reżyser? Są inni, którzy są bardziej wysportowani. O, no i tutaj rzeczywiście tak, ostro. tak, to było ostro i pomyślałem, no to tak, jeżeli w ten sposób, to ja się postaram, żeby tę formę mieć. No i wisi moje zdjęcie, chyba jeszcze do dzisiaj, tam w domu aktora, po przeciwnej stronie Teatru Wielkiego, czarno-białe, piękne, przy schodach. Mhm. Mam nadzieję, że jeszcze kiedy zagramy tego Cyrulika, a nie tylko tym zdjęciem będę żył. No tak, a propos Rossiniego, to też nietypowe przedstawienie, prawda, się pojawiło? A to prawda. Chyba jakieś 3 lata temu, dokładnie w 2018 roku, z Opery Szczecińskiej dostałem takie zaproszenie, właśnie też w reżyserii pani Natalii Babińskiej. Rossini jako kucharz. Tak? Rossini jako kucharz. Tajemnicze kuchnie mistrza Rossiniego. Zdaje się, że tak brzmiał tytuł tego. No, tego podobno był świetnym kucharzem. Tak. I to pomysł pani reżyser, muzycznie połączone, wiele fragmentów napisanych przez Rossiniego. Teksty pomysłu Natalii Babińskiej i to było wtedy na potrzeby letniego festiwalu w Świnoujściu. Potem zagraliśmy też w Kołobrzegu. Jeden raz to było kilka dni, kiedy zagraliśmy te dwa spektakle. No ale teraz przy pandemicznym czasie powrócił ten temat i nadarzyła się sposobność, aby nagrać ten spektakl. To było się tydzień temu. Z sukcesem, mam nadzieję. Czekam, aż pojawi się ten spektakl gdzieś w internecie. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o nagrania, to na pewno przoduje w Polsce Teatr Wielki, Opera Narodowa, ponieważ ma taki sprzęt profesjonalny, że właściwie telewizja mogłaby pozazdrościć. Tak. No albo generalnie to właśnie tego typu, prawda? Już bardzo nowoczesny sprzęt. Mają takie centrum dowodzenia, gdzie też odbywa się montaż i tak dalej. No i te spektakle właśnie są bardzo dobrze zarejestrowane, bardzo profesjonalnie, świetny dźwięk jest, świetny obraz, wizja, realizacja obrazu jest bardzo profesjonalna, tak, również, w związku z tym dobrze się je ogląda. I one to są też prezentowane zarówno na VOD Opery Narodowej, jak i na Opera Vision, prawda, niektóre z nich. Tak, no, widziałem. Z tego Polskę. Można być dumnym na pewno. Tak. No i pan taką mocną współpracę ma z Operą Narodową. Tak, z Teatrem Wielkim, Operą Narodową. Rzeczywiście to jest zawsze kilka spektakli w sezonie. Nawet nie wiem, czy ten sezon teraz mija, bo przy okazji tego czasu pandemicznego, tak, to jest ten sezon. No, tak. Mieliśmy rzeczywiście zarówno w tym sezonie, jak i w poprzednim. Mm-hmm. Tak. To było tych spektakli wiele. To przede wszystkim Halka i Madame Butterfly. Zazwyczaj to są spektakle w reżyserii Mariusza Trelińskiego. No właśnie, jak się z nim pracuje? Bo generalnie artyści mówią, z jednej strony go chwalą, a z drugiej mówią, że rzeźbi. To znaczy, że on po prostu bardzo drobiazgowo każdą scenę nie tyle omawia, ile potem chce, żeby ona taka była, jak on sobie życzy. Tak. I chodzenie po scenie, poruszanie się, wszystko ma swój sens i to jest właściwie, można powiedzieć, tak jak partytura przygotowywana, kolejna partytura teatralna, prawda, przez niego. To chyba zawsze o to chodziło w teatrze i to ja zawsze tego szukałem. To znaczy, nie interesują mnie spektakle, które już były zrobione przez kogoś wcześniej i które są później powielane. To znaczy, jeżeli to jest Carmen, to że musi być ta, tak, Hiszpania. To wszystko to jest umowne, jasne, prawda? Tak, to jest, tak, umowne. Ja oczywiście to wszystko uwielbiam i ktoś oczywiście może mi zarzucić, że ja no nie dbam o te tradycje. No ale tradycja to jedno, a to, żebyśmy... No nie wiem, czy to nie będzie zbyt okrutne, ale chyba gdyby nie było tego co robią wielcy reżyserzy, to znaczy poszukiwanie nowego, wielcy kompozytorzy, to są wymykanie się spod tych schematów, no to przecież bylibyśmy w tej chwili, jako teatr gralibyśmy chyba na wozach drabiniastych, wciąż w nowym miasteczku. Więc wie pan, ja jak oglądałem pana, podziwiałem na scenie Opery Narodowej w Halce,
No, to byłem zachwycony tą inscenizacją i akurat obok mnie siedziały osoby no, trochę ode mnie starsze i niesamowicie narzekały. Jak to można? Taka inscenizacja, takie dziwactwo, prawda, że jakoś te góry, okej, okay, ale ten hotel po co i ci pijacy po co? Ja mówię, no, ale równocześnie to było tak rzeczywiście przemyślane, tak drobiazgowo, prawda, wszystko. Tak. I trochę jak film kryminalny, prawda, i retrospekcja, gdzieś ta, ci policjanci się pojawiali, prawda? Gdyby ktoś chciał się zagłębić, tak jak pan mówi, osoby, które mówią, że jest to, że to spektakl, który, no, którego czasem gdzieś może czy nie rozumieją, czy nie zgadzają się z tym, że to jest hotel, jestem w stanie poświęcić pół dnia, bo to mniej więcej tak. by chyba tyle zajęło, żeby każdą stronę partytury, każdy takt, jestem w stanie, ponieważ pracowaliśmy nad tym łącznie może 3 miesiące i to była no, katorżnicza praca, to brzmi tak, jakby ale to było coś... To była ciężka praca i trzeba było się temu poświęcić. Do tego stopnia, że ja mieszkając od teatru może 20 kilometrów, może 15 kilometrów po prostej, poprosiłem, żeby mieć pokój w teatrze, bo ja wiedziałem, jak ta praca będzie wyglądała. Tak. To znaczy, tam nie ma czasu na to, żeby wyjść, spotkać się ze znajomymi, żeby wrócić do domu i robić coś innego, żeby, nie wiem, włączyć jakiś film w komputerze, czy... To nie ma na to absolutnie czasu. To znaczy, my w wolnej chwili pomiędzy próbami, w wolnej chwili mam tu na myśli, kiedy zachodzi słońce, to do wschodu mamy czas na to, żeby zastanowić się nad tym, co zrobiliśmy poprzedniego dnia. Poszukać jeszcze jakichś nowych możliwości, co można byłoby jeszcze poprawić. A tym bardziej to, co pan mówi, to było o tyle istotne, że on zrobił z tego współczesny dramat psychologiczny, prawda? I to było niesamowite, że ludzie z zagranicy są zachwyceni. W Wiedniu były świetne recenzje przecież z tego spektaklu. Trzeba się też uwolnić trochę, pozwolić sobie na to, żeby, mówi się teraz, wyjść ze strefy komfortu. To nie ma pewnie nic wspólnego też i ze sztuką, ale może gdzieś tam trafi do odbiorcy, który może nie zgadza się z takim rodzajem teatru, że to nie zawsze jest tak, że my do tego teatru przyjdziemy, usiądziemy wygodnie i zobaczymy Jątka, który z tą ciupaską, gdzie jest zamazane papierem ściernym, zakopane, będzie. I nie muszą być ciągle te Mazury i tak dalej u Moniuszki, jak były, prawda, 100 lat temu. Dlatego ja jestem zdania, że... To znaczy ja, jeżeli idę do teatru, to chcę zobaczyć interpretację reżysera, bo to, co jest napisane... To jest wizja reżyserska, rzeczywiście. Tak, bo to, co jest napisane w nutach, w didaskaliach, mogę sobie to zrobić w domu, zamknąć oczy i wyobrazić to wszystko. Ja to wszystko wiem. Ale w momencie, kiedy przychodzę na pierwszą próbę i reżyser mówi, że spektakl będzie wyglądał, a my wszyscy już znamy go bardzo dobrze, bo przychodząc na pierwszą próbę, znamy każdą nutę na pamięć, więc ja wiem, o czym jest ten spektakl. To znaczy, wydaje mi się, że wiem. A przychodząc na pierwszą próbę, okazuje się, że ten spektakl jest zupełnie o czymś innym, niż ja myślałem. I o to właśnie chodzi. I potem szukamy tego, jak w jak najlepszy sposób przekazać to widzowi. I jestem zdania, że kto chce, to zrozumie ten spektakl. No jeszcze świetna sprawa, że Piotr Beczała przecież był w tak bliskim kontakcie z reżyserem, kiedy w ogóle tak naprawdę to dzięki niemu przecież to przedstawienie wyszło w świat, prawda, zostało zaprezentowane jako premiera w Wiedniu w Teatr Anderwin, a dopiero potem w Operze Narodowej. No i Beczała absolutnie też był po stronie reżysera, żeby to zrobić nowocześnie, bo wiedział, że takie tradycyjne przedstawienie absolutnie by nie trafiło do tej publiczności niemieckojęzycznej. Ona by po prostu tego nie kupiła. Tak, to prawda. Dlatego, nikt nie chce tam cepeli. Do naszych narodowych spektakli myślę, że spora część widowni jest przyzwyczajona jako właśnie do takich, że idziemy i po prostu oglądamy znów to samo. Będzie Halka, będzie się rzucała, będzie miała długi warkocz, doczepiany. No ale oczywiście tak nie musi być. Ale jeszcze Madame Butterfly, to też przedstawienie, które ja ogromnie przeżyłem. I za każdym razem, kiedy je oglądam, bo no, to jest spektakl kultowy i o tym mówią przecież ludzie nie tylko w Polsce, ale na świecie, że Treliński pokazał w ten sposób niesamowitą swoją klasę jako nowocześnie myślący reżyser operowy.
No i ta Madame Butterfly też się broni tym, że nie jest znowu cepeliowska, nie pokazuje nam gdzieś tam tego Orientu w taki sposób sztampowy, prawda? A wyciąga te emocje z artystów, tylko te, które są niezbędne w tym teatrze. Wszystko napisane jest w muzyce. Reżyser tutaj przy okazji Madame Butterfly prawie nie ingeruje w ogóle w te muzyczne zadania. Tak. Więc, także gratuluję panu wielkiej kreacji, jaką pan stworzył. Dziękuję. Na scenie Opery Narodowej. I jeszcze to, że pani Aleksandra Kurzak wystąpiła, wreszcie ona też marzyła o tym, żeby się pojawić w tym przedstawieniu. Tak, to trzeba sobie też uświadomić, że dla nas to był ogromny stres. Dla niej też. Tak. Ale dlatego, wszystko się udało. Tak, to było po dużej przerwie. Tak. Kontaktu z publicznością, bo wszystkie te rzeczy, które nagrywamy, to są takie, że można coś powtórzyć. W razie, gdyby coś nie wyszło, mamy jeszcze szansę, żeby zrobić jeszcze raz. Powtórzymy na koniec arii, jak zostanie czas, albo powtórzymy jeszcze jakiś tam fragment duetu, czy jakieś wspólne rzeczy. To wszystko da się zrobić. W związku z czym odpada zupełnie taki stres związany z tym, że to jest jedna szansa i nie ma drugiej. A tutaj nie dosyć, że to był ten moment, kiedy nie można było już powtarzać, to jeszcze była publiczność i ten czas do końca, kiedy byliśmy trzymani w napięciu, bo wystarczy, że ktokolwiek z obsady rozchorowałby się, albo ktoś z zespołu wokalnego, z zespołu chóru, orkiestry, ktokolwiek, no to praktycznie już musimy iść wszyscy do domu. Więc myślę, że płacimy artyści bardzo dużą cenę. Nie mamy szansy, żeby jakąś jedną osobę odstawić do domu. Ale część artystów na scenie była w maskach. Tak, tak, tak. Tak, w maseczkach i to właśnie pasowało bardzo do tej inscenizacji. Tak, rzeczywiście. Ale też dla nas, od twórców ról pierwszoplanowych, to było też, pierwszy raz byliśmy też bez masek na spektaklu, bo na próbach byliśmy w maseczkach, bardzo uważaliśmy na siebie, każdemu z nas zależy na tym, żeby być w dobrym zdrowiu, więc uważaliśmy, ale też ta chęć kontaktu z publicznością jest silniejsza. Oczywiście. No, Opera Narodowa, ale to nie jest jedyny warszawski teatr. I Warszawska Opera Kameralna, z którą pan był mocno związany właśnie od 2007 roku i też mieliście wspaniałe tournée po Japonii. Tak, tak. To było tournée z Cyrulikiem Sewilskim, ale też graliśmy spektakl Wolny Strzelec w reżyserii kolejnego genialnego reżysera Marka Weissa pod kierownictwem maestro Tadeusza Strugały. To też znakomity spektakl był, ale jakoś pamiętam wtedy Fukushima, kolejny rok spowodowała, że na kilka lat już przestaliśmy tam się pokazywać. A jaka jest ta publiczność japońska? Jak ona okazuje emocje? Czy w ogóle okazuje? Jak to jest? Tak, są bardzo skupieni. I w czasie spektaklu nikt nie przeszkadza. Praktycznie nie zdarzało się, żeby były brawa podczas spektaklu. Co bywało gdzieś tam, może nie frustrujące, ale budowało też napięcie w nas. Czy publiczność dobrze odbiera ten spektakl, czy to się podoba. Ale zawsze po pierwszym akcie, kiedy kurtyna opadała, udawało się, że te brawa były duże i w ten sposób publiczność okazywała dla nas aprobatę tego, co zobaczyli przed chwilą, ale też spotkania z publicznością po spektaklach, kiedy już byliśmy gotowi do wyjazdu i podpisywaliśmy się na programach, robiliśmy sobie zdjęcia. Bardzo dużo ludzi przychodziło, bo to był też i spektakl Czarodziejski Flet. Więc to były spektakle, bardzo dobrze wspominam ten czas. Miał pan trochę czasu, żeby poznać trochę kultury Japonii? Oczywiście. Bywały dni, kiedy podczas dwa razy byłem z Operą Kameralną. Drugi raz to był miesiąc czasu, kiedy w ciągu tygodnia miałem tylko jeden spektakl, okazało się, i miałem kilka dni wolnego i siedzieliśmy w hotelu, byliśmy zameldowani w hotelu Prince, praktycznie w centrum Tokio, gdzie można było zwiedzić całe miasto, całe oczywiście, nie było czasu, gdzieś tam mniej więcej, czy środkami metrem, komunikacji. Tak, można było dojechać do jednej stacji, to była stacja Hamamatsucho
i gdziekolwiek byśmy nie byli, po prostu trzeba było powiedzieć, że jedziemy na Hamamatsucho i każdy powiedział, gdzie to będzie, więc nie sposób było się też zgubić, ale można było dużo zwiedzić, dużo zobaczyć. A kuchnia japońska odpowiada panu? Bardzo. To znaczy, okazało się, że tam mniej więcej po 3 tygodniach u mnie wystąpił przesyt tej kuchni japońskiej i przeprosiłem się z fast foodem, ze złotym M w nazwie. Powiem panu, przykro mi, no, ale tak. Mnie się też tak zdarzyło w Chinach, że po prostu jak codziennie jadłem te różne potrawy, to też po tygodniu jednak podążyłem za tym M. Niestety, no ale trudno. No, stwierdziłem, że muszę to przełamać. Tym to bardziej, ja że na przykład rozumiem. Jak mnie częstowano muszczkiem z krowy. Oczywiście on był świetny, ale jak ja się dowiedziałem po zjedzeniu, co to było, to niestety, zresztą mój dziadek przed laty to nawet wspominał w swoim pamiętniku, był zaproszony do Chin, prawda, i zrobili wielkie przyjęcie. No i co? Zaserwowali zupę z węża. No i jak dziadek właśnie się dowiedział po zjedzeniu, bo naprawdę mu też smakowała, to niestety w toalecie wylądował. Także niestety. To są sytuacje trudne czasami, prawda, z tą kuchnią, aczkolwiek no ja muszę przyznać, że w Korei Południowej jadłem larwy motyli na ulicy, przełamałem się, było to świetne, widziałem dzieci, które idą do szkoły albo ze szkoły i na ulicy grillowane sprzedawano tak jak u nas frytki się je, prawda? I powiem panu, że to było podziwiam. Po prostu przepyszne. No, rozumiem. Trzeba się rzeczywiście przełamać ten wstręt pierwszy do robaka, a potem, potem to bardzo smakuje, no ale cóż, dobrze, nie mówmy o takich rzeczach, bo niektórzy ludzie już pomyślą, że zwariowałem. Ale pan troszkę tej Azji zaliczył, ale też dzięki Weissowi był pan w Chinach, tak? Tak, byliśmy ze spektaklem Madame Curie. Też nie bywały. Pokazywaliście go też w Paryżu, tak? Tak, premiera była w Paryżu w sali UNESCO, gdzie to było wydarzenie. Dzień, kiedy była premiera, nie wiem, czy mi się to wydawało, ale wątpię. Na ulicach naprawdę można było spotkać ludzi, którzy po prostu wybierają się na ten spektakl. Cudne. Widownia była pełna. Nie mogliśmy zacząć spektaklu, ponieważ drugie tyle publiczności było na zewnątrz, która każdy z publiczności na zewnątrz będący myślał, że wejdzie na ten spektakl. Nie ma już biletów, ale może jakoś się uda. Okazało się, że to było drugie tyle tej publiczności. Zaczęliśmy z opóźnieniem dosyć dużym, dlatego że organizatorzy zastanawiali się, czy po 2 godzinach, spektakl trwał mniej więcej 1,5, czy po 2 godzinach nie warto byłoby wpuścić tę drugą część widowni i zagrać po prostu drugi spektakl. Ale coś poszło nie tak, okazało się, że to jest niemożliwe. Czy wynajem sali, nie wiem. Ale zagraliśmy ten spektakl Madame Curie z wielkim sukcesem. Naprawdę. A w Chinach też był entuzjastyczny ten odbiór? Tak, tak. Zagraliśmy w Chinach też ten sam spektakl, ale po nim byliśmy też zaproszeni na scenę, żeby odpowiadać na pytania, na rozmowę z publicznością. Odpowiadaliśmy na pytania publiczności i publiczność była żywo zainteresowana tym spektaklem i tym, czy dużo takiej współczesnej muzyki gramy w Polsce, czy dużo się takich rzeczy komponuje. I to naprawdę był, to bardzo byłem dumny, że gramy takie rzeczy w Polsce, że graliśmy takie rzeczy w Polsce. A teraz pan właśnie wraca z próby w Mazowieckim Teatrze Muzycznym imienia Kiepury w Warszawie. Błękitny Zamek to jest spektakl, który był kiedyś grany w Teatrze Roma ze dyrekcji Bogusława Kaczyńskiego. I wspominany do dzisiaj tu w Warszawie, z wieloma osobami rozmawiam i różni ludzie mówią mi, że oglądali wiele razy ten spektakl, że był tak nieprawdopodobnie piękny, niesamowity, poruszający. I to mówią dorośli, starsi ludzie i przecież całe rodziny chodziły na to przedstawienie. To prawda, ja kilka tygodni temu dostałem telefon od pani reżyser Beaty Rerodobber, że warto byłoby, abym przyszedł na przesłuchanie do tego spektaklu Błękitny Zamek, który ona będzie reżyserowała, dlatego że zapowiada się dobry spektakl.
Pomyślałem, że mam chwilę. Nie zapowiadało się, żeby te teatry w maju były pootwierane. Więc pomyślałem, że dobrze byłoby rzeczywiście zrobić jakiś dobry spektakl, jeśli nadarzyła się taka okazja. Zresztą z Beatą Rodober mieliśmy już okazję poznać się wcześniej na innych jej produkcjach i też bardzo cenię tę reżyserkę. Ona ma niesamowite pomysły zupełnie. Tak, niebywałą czasem wydają się szalone, ale przemyślane to wszystko jest. I ona tak dynamicznie pracuje, dynamicznie, prawda? To znaczy bardzo dużo energii jest potrzebne do tego spektaklu, tak. do tych prób, aha, żeby uczestniczyć w tych próbach, to jest bardzo dużo energii. Mieliśmy pierwszą próbę czytaną, podczas której pani reżyser, gdybyśmy zostawili ją jeszcze na chwilę samą, to myślę, że zagrałaby ten spektakl już od początku do końca sama. Ona by wiedziała wszystko, każdą scenę, opowiadała nam, jak będzie wyglądała i w jaki sposób będziemy mówić, jakim tembrem głosu, z jakim natężeniem, gdzie będziemy robić jakieś pauzy. Wszystko miała zrobione, wszystko miała przemyślane i gotowy materiał, więc taka praca, gdzie nie szukamy na próbach rozwiązań, tylko wszystko mamy już podane, a my musimy to po prostu porządnie zrobić jako artyści, więc myślę, że to taka praca też jest bardzo ciekawa i bardzo dobra. Zapowiada się naprawdę dobry spektakl. Ja mam doświadczenie z operetką, z musicalem, bo przez 13 lat byłem na etacie w Teatrze Muzycznym w Łodzi za dyrekcji Wiesława Ostojskiego i dyrektora Andrzeja Knapa, a później Zbigniewa Maciasa i pani dyrektor Grażyny Posmykiewicz. I mam doświadczenie z tą lżejszą formą. Lżejszą nie znaczy łatwiejszą, bo w wielu dziedzinach, fragmentach jest to trudniejsza sztuka niż opera, bo tam nie wystarczy mieć tylko piękny głos, ale trzeba też i dobrze mówić teksty i być świetnym aktorem. Tak. Czasami w operze, to o czym już rozmawialiśmy, to przechodzi, że można po prostu stanąć i zaśpiewać, czego ja jestem absolutnym przeciwnikiem, ale jeśli są zwolennicy, to mogą jeszcze w ten sposób przebrnąć. Tak, ale spektakl. Tu w muzycznym już się nie obronią. A w muzycznym już się nie da. Więc jesteśmy już po kilku próbach i jestem przekonany, że to będzie dobry spektakl, bardzo dobry spektakl. A współpracuje pan też z Operą Wrocławską? Z Operą Wrocławską tak, rzeczywiście. To było kilka lat temu, kiedy jeszcze dyrektorką była pani Ewa Michnik. Nie wiem, czy ja mogę. No powiem. Siedziałem w domu, byłem lekko przeziębiony. Zadzwonił do mnie mój przyjaciel Arnold Rutkowski, z którym studiowaliśmy razem na jednym roku w Łodzi. Zadzwonił do mnie i mówi: Tomek, jest Oniegin, to był wtorek. Oniegin jest premiera Oniegina w sobotę. Przyjedź, bo coś się wydarzyło, ktoś się rozchorował, nie do końca to wszystko zmierza ku dobremu. Przyjedź, bo warto, jeżeli nawet nie teraz, to po prostu pokażesz się na dwóch próbach i za jakiś czas zagrasz ten spektakl. Będziesz miał nowy teatr w swoim repertuarze, w swoim CV, gdzie będziesz mógł grać jakieś dobre rzeczy. Trafił na niedobry czas, bo ja kilka miesięcy wcześniej kupiłem PlayStation. Nie gram już, żeby nie było. Dlatego się zastanawiałem, czy to mówić. Więc kupiłem tą PlayStation i pomyślałem, to w ogóle nie ma nic ciekawego. Ale wdrożyłem się niestety w to. I grałem dosyć dużo i wtedy, wykorzystując ten chwilowy czas niedyspozycji i przeziębienia, powiedziałem: Arnold, nie ma takiej możliwości. Ja gram, całkiem dobrze mi idzie, więc po prostu teraz nie ma takiej możliwości. Nie chcę pan się rozprawiać na jakieś przygotowanie premiery, tak. Gdzie tam. Niedobrze może, że to, ale trudno, niech będzie. Ale chwilę później rzeczywiście miałem telefon, ale powiedziałem, że jestem zgodnie z prawdą, że jestem przeziębiony i nie jest to może najlepszy czas. Za chwilę znów zadzwonił Arnold i powiedział: nie żartuj, Tomek, to jest naprawdę dobra okazja, żeby przyjechać i się tu pokazać. Wsiadaj w samochód i przyjeżdżaj. Zaraz zadzwonią do ciebie drugi raz. Rzeczywiście miałem znów telefon, powiedziałem: dobrze, będę jutro na tej próbie. Pokazałem się na tej próbie. Reżyserował Juri Aleksandrow. On jak zobaczył mnie, powiedział: what? Maladiec? Aniegin? A kilka dni później była premiera. Tak.
No ale zagrałem tę próbę. Jedyną uwagę, którą miał do mnie, to żebym w drugim akcie zakładał od razu granatowe spodnie, a nie te szare. I praktycznie reszta była już dobrze. Więc zagrałem wieczorną próbę, kolejnego dnia próbę generalną i premierę w sobotę zagrałem tego Onigina. A potem kilka zagrałem dni, naprawdę to premiera. Było trzy środa, czwartek, piątek wolny i sobota to była premiera. To było coś niebywałego. Nie zdawałem sobie sprawy. Dobrze pana wspominają, skoro pana ciągle zapraszają do Wrocławia. Tak. Później to był spektakl w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego. O, świetny reżyser. Tak, w Łodzi poznaliśmy się też przy okazji Człowieka z La Mancha, ale to inna historia. To był spektakl Poławiacze Pereł. Potem Carmen na stadionie. To było coś niebywałego. Reżyser Waldemar Zawodziński miał niebywale trudny orzech do zgryzienia. Dlatego, że to był spektakl dla 25-tysięcznej widowni na scenie zbudowanej bodajże na pięciu kondygnacjach, gdzie trzeba byłoby to sprawdzić w internecie, ile to było osób w chórze, czy 300, czy 500, bo to było kilka potężne połączonych chórów, ale potężne. Tak. Reżyser wybrnął w ten sposób, że na bieżąco, mając swoich asystentów, bez cudzysłowia, asystentów wśród zespołu chóru, na poszczególnych kondygnacjach, on mówił bardziej w prawo, bardziej w prawo. I wtedy oni bez mikrofonu, bez mikroportów, mówili otaczającym artystom, gdzie mają się przemieścić, żeby ten obraz był dobry, więc to było też niebywałe. No tak, ale to wizjoner, wspaniały artysta. Tak, z nim tak. razem zrobiliśmy Człowieka z Manufaktury w Łodzi, prapremierę bardzo trudnej opery i wspaniale to zrobił. I potem mieliśmy też mega widowisko na rynku Manufaktury, co dopiero dla niego było wspaniałe, prawda? Jak mógł wyjść właśnie w plener i w przestrzeń taką, że gdzie jest geniusz Loci i zrobił świetne widowisko. No to jest naprawdę mistrz. No ale pan też współpracuje z Białymstokiem, właściwie jest pan na etacie. Od dwóch miesięcy w Białymstoku. Jestem w operze w Białymstoku na etacie. To świetny teatr. Przy okazji miałem okazję tam zrobić Eisensteina w Zemście nietoperza, Marcella w Cyganerii i to te dwa spektakle. Ale na horyzoncie są kolejne, bo jest też i Onegin w reżyserii Marka Weissa, ale też będzie Wesoła Wdówka i poza tym jest to teatr, który znakomicie się rozwija. Z Marią Sortową pan współpracował? Tak, współpracowaliśmy z też świetna Marią. Reżyserka, w ogóle ona dawniej dama, była... artystka, w ogóle, dama. No, wspaniałą śpiewaczką operową. Dokładnie. Przecież ona w Operze Wrocławskiej występowała, ale nie tylko. W kilku teatrach operowych w Polsce. Później była etatową śpiewaczką Radio France, prawda, jak wyjechała do Paryża. I nagle się objawiła nam reżyserka, bo ona też robi filmy dokumentalne, telewizyjne i wykłada w Paryżu. No, niesamowita osoba, jesteśmy zaprzyjaźnieni. No i ma też bardzo ciekawe pomysły inscenizacyjne. Ma to wszystko to przemyślane. Prawda. Te spektakle są bardzo czyste, bardzo, bardzo dobrze zrobione. Więc ten Białystok to jest naprawdę wielkie wyzwanie, ponieważ jestem tam również jako konsultant wokalny. Przy okazji, mając duże doświadczenie właśnie w operetce, musicalu i operze, chciałbym też przekazywać tę wiedzę swoim kolegom po fachu, przekazywać, niczego nowego nie nauczyć, bo to nie chodzi o to, żeby kogoś nauczyć, bo to są wszystko znakomici artyści, świetni soliści, ale wiedzę, którą ja od kogoś kiedyś dostałem, chciałbym też komuś przekazać. I jeśli będzie taka możliwość, to zawsze to z przyjemnością robię. Więc to też taka nowa rola przy okazji. No właśnie, ciągle się pan rozwija. Nie wiedziałem. A dzisiaj tutaj pan przyjechał na motorze. To jakaś nowa miłość? Tak, korzystałem ten czas pandemii w zeszłym roku. Miałem nadzieję, że ta pandemia szybko się skończy. Więc bardzo, bardzo na prędce zrobiłem wymarzone prawo jazdy na kategorię A. Udało się za pierwszym razem, no i zaraz później motocykl, który zamówiłem z Włoch i przyszedł niestety dopiero na koniec sezonu, bo prawie że, na początku września
z bólem serca nie mogłem pogodzić się z tym, że nadchodzi zima. I w październiku na spektakle Halki jeździłem jeszcze motocyklem przy 9 stopniach na zewnątrz. Naprawdę grałem, wszyscy byli zdziwieni, ale kwestia dobrego ubioru. Ma pan ubioru odpowiedni kask, ma pan odpowiednią kurtkę, tak? Tak, kwestia dobrego ubioru i można jeździć przy każdej temperaturze, przy jakiej ma się ochotę. No to nie ma. Jeżeli deszcz, jak pan sobie radzi z robactwem? To jest wielki kłopot. Jestem przeciwnikiem wszelkiego rodzaju szyb i odgradzania się od tego, o czym marzy każdy motocyklista, to znaczy wiatru, mało bym nie powiedział, wiatru po prostu na głowie. I to, żeby poczuć ten wiatr, więc ja nie odgradzam się od natury żadną szybą. To mogę robić w samochodzie. Więc owadów latem... Chmara. Jest chmara. No ale trudno, taki urok. Nie jeżdżę szybko, więc... Więc... Trzeba mieć zamknięte usta. Więc po prostu a do oka zdarzyło się panu, że Nie, zawsze ten kask mam zamknięty. No jednak bo... musi być zamknięty. Nie, tu to nie ma żartów. Gdyby jakiś naprawdę większy owad, to może wyrządzić prawdziwą krzywdę. Trzeba uważać. Uważam na siebie. Moją mamę zapewniam, że uważam i jeżdżę naprawdę ostrożnie. Tak. No ja marzyłem o tym, ale nigdy jakoś mi to nie wyszło. Jedynie epizod miałem z motorynką, ale o tym nie będę opowiadać, bo skończył się dosyć katastrofalnie, ale przeżyłem, byłem trochę tylko poobijany. Rozumiem. Motorynka stanęła dęba, ale generalnie poza tym epizodem, to jednak moja mama też strasznie cały czas nam wmawiała, mnie i mojemu bratu, żebyśmy tylko takiej głupoty nie zrobili, żeby sobie kupić motor i jakoś tam. Nie wyobrażam sobie. Jednak nie zrobiliśmy tego. Trochę żałuję, no bo wiadomo, czas mija, a w sumie teraz jakbym kupił motor, to by jeszcze powiedzieli, wiadomo. Nie, ja uważam, że właśnie to jest czas ale dobry. Ale niech sobie gadają z drugiej strony, prawda? Myślę, że w wieku 20 lat w życiu bym się nie zgodził, żeby... No tak, to człowiek jest mniej odpowiedzialny, jak ma 20 parę lat i ta brawura powoduje, że potem mamy trupy na drodze. Oczywiście. Tak, poza tym odpowiednie szkolenie. To nie ma tak, że... A ile koni ma pan? Znaczy ten motor? Właśnie niedużo. To jest 47 koni, które myślę będą rozwojowe, ale na pewno jeszcze przez kilka następnych sezonów, zanim po prostu się też nauczę. Ale nie ciągnie mnie aż tak strasznie do jakiejś wyścigowej jazdy. Bardziej jest to po prostu rekreacja, kontakt z naturą. No i to, że można, każdy na swój sposób odreagowuje stres związany z przebywaniem na scenie, uczeniem się nowych partii, wciąż zaspokajaniem wizji realizatorów i byciem non-stop w formie. Trzeba to jakoś odreagować. To może być, nie wiem, siłownia, basen, bieganie. Coś musi być. Ja mam spacery po łazienkach. Najbardziej mnie odstresowują. No a proszę powiedzieć, jak pan sobie radził w życiu z różnymi sytuacjami trudnymi dla pana? Takimi życiowymi zakrętami. Myślę, że w miarę jakoś radzę sobie z tym wszystkim. Rzeczywiście najczęściej uciekam, jeśli coś się dzieje, najczęściej rzeczywiście uciekam w pracę i w nowe rzeczy. Patrzę w kalendarz, co będzie następne, co będzie dalej i do tego się przygotowuję i to się staram spełnić. Wiem, że to jest też złudna droga, bo zdaję sobie sprawę, że tu już zupełnie poważnie, że scena jest miejscem, które nie wybacza błędów. Tam nie ma drugiego podejścia. Jeżeli coś się dzieje ze zdrowiem, to wtedy bardzo szybko to wszystko przemija. Ale panu się udało. Ale jakoś to się wszystko udaje i liczę na to, że będzie się udawało, chociaż też oczywiście pomagam, dbam o siebie i staram się, żeby jak najdłużej być na tej scenie, bo to jest jednak coś, co daje mi rzeczywiście bardzo dużą satysfakcję. Ten wspomniany motocykl to jest po prostu odreagowanie i spokój dla głowy, bo nie da się myśleć o niczym innym, jak tylko będąc skupionym na drodze, patrzenie wciąż, czy nic mi nie grozi. Więc tutaj godzina jazdy to jest po prostu jak godzina snu dla mnie chyba. Po prostu nie da się myśleć o niczym innym, jak tylko jeździe. Ale z drugiej strony wiem, że ta scena też bardzo, bardzo mi pomaga w życiu i lubię to robić, lubię to śpiewanie, lubię ten teatr.
Czyli to panu dodaje skrzydeł jednak, prawda? I to, że ma pan tyle kontaktów i właściwie jest pan osobą, która, no, o której mówią ludzie wszyscy serdecznie, tak bardzo wręcz. Bardzo mi miło. Nawet na tym miejscu dzisiaj siedziała Kamila Lędzion i powiedziała, musimy, to pozdrawiamy pana, tak, Tomasza Reka. Także to jest też świadectwo tego, że różnie się w życiu dzieje, ale po prostu ludzie powinni się przyjaźnić, powinni być dla siebie serdeczni, dobrze. A często jest tak, że ludzie niepotrzebnie jakby powodują jakieś różne sytuacje, które frustrują potem, prawda? Oczywiście. Myślę, że każdy ma prawo do swojego własnego życia. Reagowania, przeżywania wszystkiego na swój sposób. Ja nie wszystko muszę w każdym człowieku akceptować. To nie każdy musi być taki sam, jakim jestem ja. Ale skąd ma pan to takie ciepło w sobie, taką właściwie, wydaje mi się, taką radość życia, taką serdeczność? Nie wiem. Czy to przyszło, czy to od początku tak było? Moi rodzice tacy są i myślę, że wychowanie. To chyba wychowanie. I genie, tak? Tak, tak. Moi rodzice są wspaniali naprawdę. Mama jest pielęgniarką, pomoże każdemu. Mój ojciec jest człowiekiem, który nikogo nie zostawi bez pomocy. I ja zawsze miałem takie wzorce. To jest A panu się zdarzyło jakoś pomagać ludziom innym? To znaczy nigdy nie... Na pewno tak. Gdyby ktoś potrzebował jakiejś pomocy, to na pewno tak. Ale nie pamiętam kolejnych przypadków, bo nie robię tego, żeby pamiętać, ani żeby ani się ktoś tym chwalić. Ktoś tak mi to później tak? miał dziękować. Nie potrzebuję tego. Mhm. Pomagam, na pewno tak. Mhm. No a właśnie, jak to było, kiedy pan postanowił śpiewać? Czy to właśnie sam pan zadecydował, czy rodzice? Zawsze szukałem tego kontaktu ze śpiewem, rzeczywiście. Będąc w szkole muzycznej w Częstochowie, nie mieliśmy wydziału wokalnego, tak jak na przykład w Łodzi, kiedy już studiowałem. Tam w średnich szkołach był wydział wokalny, można było po prostu śpiewać. Ja nie, ja poszukiwałem tego śpiewania w zespołach rozrywkowych, w których byłem zawsze frontmanem. No i co, tak można zrobić szybko karierę, prawda? Szybciej, można mieć większe pieniądze, można mieć więcej fanów. To prawda, Ale jednak nie ciągnęło pana to do końca. Mieliśmy zespół, nie będę mówił nazwy, bo to sobie może ktoś znaleźć w internecie. I potem mnie szantażować, oczywiście żartuję. Nie, mieliśmy naprawdę świetny zespół. Koledzy, z którymi graliśmy dalej, zostali w rozrywce i są naprawdę znakomici. Więc myślę, że gdybym w tym został, to też jakoś by to poszło. Tylko że ja nie bardzo mi odpowiadało wtedy jeszcze w klubach. Można było palić papierosy. Kiedy zrobiło się zdjęcie aparatem na kliszę, po wywołaniu okazywało się, że jakbyśmy zrobili to zdjęcie pod wodą. Ono było po prostu za mgłą. Więc trzeba sobie zdawać sprawę, że to było... To nie były te warunki, w których ja chciałem występować. To znaczy zdecydowanie bardziej higieniczne. No, nie chcę nie obrażać nikogo, oczywiście, kto śpiewa w rozrywce, ale chyba Państwo też zrozumieją, o co mi chodzi, że jednak w teatrze przede wszystkim profesjonalizm. Wszystko jest przygotowane, tam nie ma przypadków. Nie lubiłem improwizacji. W szkole muzycznej nie byłem, nie widziałem tego jakoś najlepiej. To znaczy dla mnie improwizacja, stresowało mnie to. Ja muszę mieć napisane. Ja to oczywiście wykonam najlepiej, jak potrafię, ale powtarzalnie, za każdym razem tak samo, a nie zmieniając nic. Ja nie lubię w sztuce i na scenie, nie lubię nie wiedzieć, co będzie za dwa takty. Lubię jednak, żeby to było wszystko napisane, przewidywalne. Czyli dlatego się idealnie pan nadaje do opery. I tutaj myślę, że do opery rzeczywiście to się idealnie nadaje. A ma pan jakieś marzenie, czy na przykład chciałby pan jeszcze coś w życiu z innego robić niż opera i teatr muzyczny, czy już wystarczy? Oczywiście, że to był czas. Ostatnie miesiące to czas, kiedy się chyba każdy artysta zastanawiał, czy mógłby robić jeszcze coś innego. Wielu z moich przyjaciół rzeczywiście miało nowe pomysły, zupełnie niezwiązane z muzyką, ale ja jestem od szóstego roku życia znam nuty i grałem na akordeonie, fortepianie i tu wiem, że potrafię to zrobić dobrze, więc
Więc liczę na to, że będzie można jeszcze wrócić do tego. Nie chciałbym na pewno, kiedyś na studiach, pamiętam, mój profesor Piotr Miciński powiedział mi pewną rzecz, że miałem wtedy pomysł, żeby jeszcze może robić jakiś drugi fakultet, żeby robić coś innego, żeby oprócz muzyki mieć jeszcze coś. Ale wtedy profesor powiedział: Tomek, jeżeli chcesz być śpiewakiem, artystą, no to nie możesz robić innej rzeczy, dlatego że no, będziesz połowicznie tylko cały czas gdzieś tam związany ze sceną. A trzeba niestety oddać się w całości. No i myślę, że... No właśnie, że się pan oddał w całości, muzyce, sztuce. I tak jak Bogusław Kaczyński też oddał się sztuce w całości. I po prostu nie chciał się rozpraszać, stwierdził, że to jest najważniejsze, co może robić w życiu, żeby pokazywać, żeby mówić o tej muzyce, o operze, o balecie. Tak, jaka to piękna sztuka, operetce też, bo ją też uwielbiał. Oczywiście. No i pana też bardzo cenił i bardzo lubił i pana się nie da nie lubić po prostu. Dziękuję. I zawsze o panu serdecznie mówił, no i zapraszał pana też przecież na występy wspólne. To były wielkie wydarzenia. To oczywiście, ja nawet myślałem jadąc tutaj, myślałem trochę o tym, jak układała się współpraca z dyrektorem Bogusławem Kaczyńskim. Żeby to nie zabrzmiało tak, że ja tego oczekuję, to znaczy to, że zawsze, ja nie przesadzam, był kiedyś, pamiętam, graliśmy w Krakowie jakiś koncert. Przed hotelem był czerwony dywan. Ja nie oczekuję oczywiście, żeby w ten sposób traktować artystę, ale bo ja tego nie potrzebuję do niczego. To, żeby był kosz owoców w pokoju hotelowym z listem powitalnym od dyrektora hotelu. Absolutnie tego nie potrzebuję, do niczego tego nie potrzebuję. Ale jest to miłe. Ale to powoduje, że nie sposób jest odmówić jakiegoś koncertu. Nie sposób przyjechać w gorszej formie, albo dzień wcześniej, czy dwa, tak, mieć jakąś inną produkcję, zrobić coś innego. Bo przyjeżdżając na koncert, gdzie na zaproszenie dyrektora Kaczyńskiego, który osobiście przez telefon zapraszał każdego artystę, ustalał repertuar, no nie sposób było przyjechać w jakiejś gorszej formie. To jest nie do pomyślenia. Będąc tak przyjętym, zawsze, będąc tak dobrze przyjętym, no to nie wyobrażam sobie, żeby nie odwdzięczyć się śpiewając i angażując się w to, co robię w 100%. Naprawdę. No tak. Bogusław Kaczyński angażował się w 200% i też dobierał sobie takich artystów, którzy no, nie takich, dali nigdy plamy raczej, tak? Jeżeli ktoś by dał plamy, no to już na pewno drugi raz nie byłby zaproszony, to też wiedzieli wszyscy. Ale to tak powinno być. Mm-hmm. No niestety, ale są tak nagrody to być. I powinny być jakieś kary. Jeżeli coś się robi nie tak, no to właśnie to, co mówiłem wcześniej, to nie ma drugiej szansy. No scena taka jest po prostu, jeśli coś nie wychodzi, no to niestety. Może inny spektakl, może inny koncert, ale no już nie to. No to okrutne, ale tak to niestety wygląda. To jest tak jak z zawodem tancerza, artysty baletu. Jeśli on, coś mu się stanie, idąc po chodniku, źle stanie, albo jedna z płytek chodnikowych będzie nierówna, skręci tę nogę, no to nikt nie będzie mówił: dobrze, tańcz na jednej, no bo przecież poświęciłeś temu całe życie. Tak. Okrutny zawód również, ale zawód artysty taki jest. I to nie ma oczywiście co tutaj jakoś dramatyzować, bo są piękne chwile też. A lubi pan jeść? No oczywiście, że tak. Lubię gotować, lubię jeść. A co pan gotuje? Och, to znaczy lubię proste dania. Nie schabowy z ziemniaka. Nie. Bo proste nie. To wie pan, nie. Różnie można. Proste, to znaczy tak. Mam na myśli tutaj przyprawy, że to nie eksperymentuję z przyprawami. Niech to będzie najprościej przyprawione danie, ale niech ono będzie smaczne, które wydobywa wyłącznie smak składników, a nie smak samej przyprawy. To mi jest do niczego niepotrzebne. Bardzo lubię gotować i pomimo, że restauracje są pozamykane, to często się zdarzało, że prosiłem o przepis na jakiegoś dobrego dania. Czy to był krem z pieczonych buraków, czy risotto, które mi świetnie smakowało gdzieś w Gdańsku.
To są rzeczy, które no, zdobywam, proszę o ten przepis, albo ewentualnie pytam, jak uzyskać ten smak kremu z pieczonych buraków, że nie da się tego uzyskać, mając tylko rzeczywiście te składniki, które mi podał kucharz. Okazało się, że można, ale trzeba na przykład dodać jeszcze również z tymi burakami pieczonymi w piekarniku, trzeba tam wrzucić jeszcze korzeń pietruszki i on daje ten smak. Nie do odzyskania później, ale właśnie nie uzyskany przyprawami ani jakimiś sztucznymi rzeczami, tego jestem absolutnym przeciwnikiem, tylko właśnie naturalnie, żeby jak perfumy. Myślę, że jedzenie jest jak perfumy. Jeśli zostaje jeszcze kolejny zapach później, to jest rzeczywiście znakomita kompozycja. Jeśli zostaje jakiś smak już po przełknięciu kawałka potrawy, no to wtedy to jest dobre. Ojej, już aż się chce jeść, jak pan tak opowiada o tych burakach. Ciekawe, mam w lodówce, to wiele muszę różnych, spróbować zaeksperymentować, ale koniecznie korzeń pietruszki, tak? I trzeba dodać, no zdradzam tę tajemnicę, przepraszam, ale tak. No może kucharz się nie obrazi, tak? Mam nadzieję. Bo w ten sposób może zareklamujemy. A gdzie pan lubi wypoczywać? Och, wypoczywam. Najbardziej lubię w domu, powiem szczerze. Bo jest wtedy czas na to, żeby posłuchać jakiejś muzyki. A jakiej jest pan ulubionej. Słucha? To znaczy, to zależy od dnia. To tak? Zależy od dnia. Mhm. Nie ma takiej, myślę, że nie ma takiej muzyki. Proszę mnie nie łapać za słowa, bez przesady. Bez przesady. Ale myślę, że nie ma takiej muzyki, myślę, że disco która... polo pana czy nie słucha. Tak, ale myślę, że to też jest muzyka dla kogoś. Ktoś, jeśli czuje taką potrzebę i to lepiej, żeby słuchał, tego, niż nie wiem, marnował czas na no nie wiem, gdzie można marnować. Bardziej. Przepraszam, nie, dobra, nieważne. Ale tak, to są oczywiście też spektakle operowe, ale nie przesadzam. No tak. Zazwyczaj to jest tak, że jeżeli przygotowuję jakiś spektakl, to jestem w danym momencie zafascynowany tą muzyką. Nie lubiłem kiedyś cyganerii. Myślałem, że cyganeria to jest po prostu zbiór melodyjek, które się powtarzają. I po prostu cóż tam będzie ciekawego. Dopiero w momencie, kiedy zagłębiam się w tę partyturę i odkrywam, po co to wszystko jest napisane, no to wtedy okazuje się, że to jest genialne dzieło, podobnie jak właśnie Madame Butterfly, gdzie też wcześniej wydawało mi się, że to po prostu jest kilka pięknych arii, no ale poza tym to wszystko się tam gdzieś nakłada, powtarza, ale właśnie o to chodzi w tej muzyce. No, więc tak, to są te fascynacje. Dramat kobiety tak niesamowity i te wszystkie te sytuacje damsko-męskie trudne, prawda, które wy rozgrywaliście na scenie naprawdę perfekcyjnie. To jest właśnie bardzo ważne i to pokazuje, że tu się nie ma co wstydzić, idąc na spektakl do opery i przygotowywać się do niego. Nie tylko czytać libretto, ale też i obejrzeć jakiś spektakl, żeby mieć porównanie. Bo my to musimy robić też, artyści. My, przygotowując nowe rzeczy, też musimy się do czegoś odnieść, też musimy poznać to dzieło. I no ale właśnie, Błękitny Znamyk też pan ma. Właśnie ten z Romy, tak? Tak, tak. Teraz tak, i właśnie zobaczyłem ten spektakl i uważam, że jest to naprawdę bardzo dobre. A wcześniej przeczytałem tylko libretto. Myślę sobie, no taka opowiastka, których wiele, tak. Nic jakiegoś takiego nadzwyczajnego, ale potem troszeczkę z reżyserką pozmienialiśmy kilka rzeczy w tym tekście, żeby on był bardziej dla współczesnego odbiorcy przygotowany. I to są też piękne rzeczy. No po to się idzie do teatru, żeby właśnie zobaczyć, jak inni reagują na konkretne sytuacje w życiu, które ich spotykają. Jak ludzie reagują na to. I to jest fantastyczne. A jak to jest ze wzruszaniem się pana na scenie? Bo to różnie mówią o tym, że nie powinno się wiać prawdziwych łez, znaczy nawet jak są łzy, to jednak to, że trzeba panować nad swoimi emocjami na scenie. Zawsze. To znaczy tak, ja też słyszałem o tym, że rzeczywiście to jest brak profesjonalizmu. Jeżeli my się zaangażujemy na tyle, że się wzruszymy w tym spektaklu, to wtedy jest to brak profesjonalizmu. No ale jak mam się nie wzruszyć, jeśli spektakl śpiewa Izabela Matua, śpiewa Halkę genialnie, jest cała ostatnia jej aria, gdzie Janusz leży na scenie i słucha, jak ona cierpi, jak mówi do niego, że wybacza mu to wszystko, co się wydarzyło.
i śpiewa to tak genialnie i tak pięknie. Musiałbym mieć chyba serce z kamienia, żeby się nie wzruszyć w tym momencie. I każdy, kto na widowni się nie wzruszy, też jest pewnie niedobrym człowiekiem. Więc tak. Jeśli zrobi się to prawdziwie, to oczywiście nie wzruszanie się na swoim śpiewaniu, bo akurat tutaj jest rzeczywiście dużo rzeczy. Trzeba panować nad nutami. Dużo rzeczy, które w domu nam się wydaje, że tutaj to nie wiem, jak to zaśpiewam, bo to jest takie wzruszające miejsce. To jest tak trudne. Tutaj to chyba po prostu mi ściśnie gardło i nie będę w stanie śpiewać dalej. Ale na scenie to już oczywiście jest tak dużo rzeczy, które trzeba kontrolować, że już aż tak bardzo nie sposób wejść w te emocje. Natomiast jeśli słucham partnera, który jest znakomity... To może pan się powzruszać. Tak, jeśli śpiewamy... bezpiecznie. Tak. Z maestro Piotrem Beczałą na jednej scenie, z artystą, którego jak słuchałem w domu arii z Kwiatkiem, z Carmen i ta fraza, gdzie on wchodząc w górę, śpiewa to piano, no to po prostu musiałbym naprawdę być podłym człowiekiem, żeby mi łza samoistnie nie spłynęła po policzku. Miałem to samo, jak słuchałem go akurat w Filharmonii Podkarpackiej, Polska Orkiestra Kameralna Sopot pod dyrekcją maestro Rajskiego grała i aria z Kwiatkiem właśnie Beczała. No też niesamowite to było wzruszenie. To będę pamiętać na lata. Tak? O to chodzi, prawda? Tak. Żeby czasem się można powzruszać niesamowicie też na koncertach, niekoniecznie na spektaklach, no ale to rzeczywiście muszą być charyzmatyczni artyści, żeby to aż tak mocno weszło, prawda, w człowieka. Przygotowywaliśmy w Gdańsku premierę Strasznego Dworu. Reżyserował Marek Weiss-Krzesiński i właśnie on powiedział tam takie zdanie, gdzie była scena bardzo wzruszająca, kiedy to w momencie na arii Stefana on widzi tych swoich rodziców, którzy nagle pojawiają się w tym półśnie, nie wiadomo, czy oni są realni, czy mu się to wydaje, czy mu się to śni, ale oni się rzeczywiście tam pojawiają i on odwraca się i widzi tą matkę, która jest razem z ojcem. To jest scena bardzo poruszająca i reżyser powiedział wtedy, gdzie wszyscy byliśmy na scenie wzruszeni. Rzeczywiście na próbie każdy był wzruszony i reżyser powiedział, kto nie będzie płakał na widowni, ten szuja. O. I rzeczywiście, niestety tak to jest. Nie patrzyłem, bo światem nie było, ale nie mogłem dokładnie zobaczyć, czy są szuje na widowni. Proszę Państwa, w ten sposób zakończymy, może bo to już niebezpiecznie. Dziękuję. Ale ja myślę, że nie ma szuj na widowni, że są wspaniali ludzie, którzy kochają Was, artystów, bo Wy oddajecie serce, duszę i wszystko, całe swoje życie muzyce, tak jak Pan. I to przechodzi. I Pan też należy do tego grona charyzmatycznych artystów. Czy podziwiamy Pana na wspaniałej scenie Opery Narodowej, czy w innych teatrach operowych i muzycznych w Polsce, to zawsze jesteśmy zachwyceni. Mówię o sobie, ale też o moich jakichś znajomych z mojego grona, bo wszyscy Pana ogromnie cenimy za to, co Pan robi i jak to Pan robi na scenie. Więc życzymy jeszcze wielu, wielu lat kariery. Dziękuję, niech tak będzie. Dziękuję bardzo.